Ojciec Pio przybywa w końcu na stałe do sędziowania Rotondo. Poznamy ten epizod z jego życia. To jest ciekawe, to nie było takie hop-siup łatwe, ale dotarł tam. I to jest piękne właśnie, jak tam zaczyna prowadzić apostolat bardzo, bardzo, bardzo intensywny. Intensywny apostolat w życiu Ojca Pio. Salve Maria, witam Cię na kanale Śladami Ojca Pio, Stanisław Sadowski, z tej strony podążam tutaj za Ojcem Pio, wielkim świętym. Po to jest ten kanał, abyśmy poznali tego wielkiego świętego, abyśmy, no cóż, umacniali swoją nadzieję i miłość i wiarę. Często mamy problemy z tym, to jest normalne. To nie jest takie, mam problemy w wierze, problem nadziei, to nie wiem, no takie to jest. Sytuacja, ojciec Pio już był w San Giovanni Rotondo, a tu no wraca. Wraca nagle po prostu do Foggi. Był blisko, już witał się z gąską, a tu nagle, no niestety, wraca. I patrzcie, co się dzieje. Sytuacja uległa zmianie. Kiedy prowincja, ojciec Benedetto, dowiedział się o tej wycieczce ojca Pio, przedwziętej bez jego zezwolenia, udzielił on nagany ojcu Paulina, zwłaszcza ojcu Nazareno, który zgodził się na wszystko bez powiadomienia go. Ojciec Nazareno poinformował ojca Pio o sytuacji, a ten opanowany najwyższym strachem postanowił zażegnać konflikt, podejmując decyzję o natychmiastowym powrocie do Foggi. Żeby już tutaj nie było nic z tego, co nie? No właśnie. Ciekawe, wczoraj ci mówiłem o tym, jak ojciec Pio tutaj ten apostolat prowadził w Foggi, a to jest bardzo dalej ciekawe. Trudny do zniesienia ziom panujący w Foggi, poza tym, że szkodzi ojcu Pio, to powodował u niego również uporczywą senność, jak sam określał ten stan. Był on do tego stopnia męczący, że ojciec Pio poprosił prowincjała, aby pozwolił mu pojechać na kilka dni do San Giovanni Rotondo. Co ciekawe, jak to tak opatrzność tak prowadzi go do tego San Giovanni Rotondo przez różne takie sprawy. Tu takie zimno, nie dał rady wytrzymać, no to musi w końcu pojechać, poprosić tutaj ojca Pio o pomoc. No. To zimno, które nie ma zamiaru ustąpić, coraz bardziej mnie wyczerpuje. Zatem przychodzę do Ciebie prosić o miłosierdzie i będę przychodził tak długo, jak długo każe mi Jezus. Mówi on bowiem, że należałoby wzmocnić moje zdrowie, aby był przygotowany na następne próby, którym on chce mnie poddać. To jest też ważne, że właśnie zdrówko jest ważne jednak, to tak, potrzebne jest nam, bo często przez to możemy znosić inne próby, którym podda nam Pan Jezus. Łaska, którą Cię proszę, Ojcze mój, to pozwolenie na mój wyjazd do San Giovanni Rotondo. Chciałbym spędzić tam jakiś czas, gdyż Jezus upewnia mnie, że tam poczuję się lepiej. Proszę Cię, abyś nie odmawiał mi tej łaski. No ciekawe, chyba będzie ostatni raz, kiedy już tam pojedzie, już więcej nie wyjedzie z tego San Giovanni. Zobaczymy, no. Ciekawe, to prosi ojca prowincjała. A więc to Jezus pragnął widzieć go w San Giovanni Rotondo. Były jednak także inne przyczyny, które skłoniły ojca Pio do proszenia o powyższą łaskę, ale o nich pięknie będzie milczeć. Tych motywów musi być więcej niż jeden, gdyż ojciec Pio powiedział później do ojca Agostino. Doprawdy nie powiedziałem mu, prowincjałowi, o wszystkich racjach, które skłoniły mnie do poproszenia go o zgodę. Wymieniłem tylko kilka z nich i to z wielką nieśmiałością. Miał tylko kilka jakichś powodów, nie powiedział wszystkiego. Ciekawe, czemu tak zrobił? No ludzie, mógł wszystko powiedzieć, a ten jakoś tak jakby skrywał to. Zobaczymy, to było jakieś naprawdę ważne sprawy, że tak powiem. No patrzcie. Pozwolenie zostało szybko wydane. 4 września ojciec Pio zjawił się w San Giovanni Rotondo, gdzie zamierzał pomieszkać przez pewien czas, a gdzie pozostał już do końca życia. A ciekawe, to już autor pisze, a więc w końcu wiemy, już tam zostanie, bo tu już raz wracał, przecież z tego ziombu tak było zimno w tym Foggi. Wcześniej był San Giovanni Rotondo, prowincjonał się wścieknął, że bez pozwolenia jego pojechał, to do Foggi wrócił, sam z siebie, a tam zimno było mu, prosi, daj mi przyjechać tutaj z powrotem, bo mi zimno jest tu, nie daje rady wytrzymać, Ciekawe. Czyli chodzi o te problemy ze zdrowiem też, to nie było takie, że tylko zimno, bo zimno, W
pierwszych trzech latach jego pobytu w sędziowaniu Rotondo zostało mu powierzone prowadzenie kolegium serafickiego oraz przewodnictwo duchowe studentów. A więc ciekawe, no był takim ojciec Pio takim nauczycielem, teologiem. Ciekawe, no. Natomiast od roku 1919 zajmował się tylko przewodnictwem duchowym. Ojciec Pio polubił swoje zajęcia w seminarium, które kochał czule. Dla niego znosił osobiste niewygody i dla jego doskonałości ofiarował Panu siebie samego. A ciekawe, to jest ważne, właśnie jak są ludzie, którzy tak lubią apostolat prowadzić. Apostolat z inną duszą. Miał to takie pragnienie duszy. Tak Pan Jezus przecież na krzyżu, co mówił, pragnę. To tak samo właśnie, miał to pragnienie duszy ojciec Pio, pragnienie takiego apostolatu. I ciekawe, patrzcie, to jest 4 września, to niedługo, to był chyba 1916 rok, to w tym roku mamy 105 lat, od kiedy ojciec Pio pojechał do San Giovanni Rotondo. Piękna data, no, piękna sprawa. Pierwsza wojna światowa rozszalała się już na dobre. Prawie wszyscy zakonnicy z klasztoru San Giovanni Rotondo, oprócz 5, znajdowali się na froncie. Ciekawe, wtedy był przymus pójścia do armii po prostu. No hańba taka też, ta Republika Włoska była, że to waszych kapłanów na front wysyłać. Jak oni mogli, no. Ci, którzy pozostali, to przełożono ojciec Paulino z Cascalendy, ojciec Pio przebywający na urlopie zdrowotnym, trzej bracia świeccy, brat Nicola, brat Leone i brat Costantino. Pustkę wypełnia radość młodziutkich uczniów kolegium. Ojciec Pio otaczał swoich podopiecznych zwykłą, codzienną troską oraz opieką duchową. Ciekawe, to jest apostola co święty mieć, w ogóle nauczyciela świętego, no. Niektórzy z chłopców wspominali, że często w pokoju, z pokoju ojca Pio dobiegały takie hałasy, jakby toczył on zażartą walkę. Oraz obrzydliwe chichoty kogoś, kto sądzi, że z łatwością może pokonać przeciwnika. Diabeł go tam bił znowu, no. W następnym rozdziale zobaczymy, że ojciec Pio stawiał czoło szatanowi, chcąc uchronić swoich podopiecznych o pokus, którymi diabeł usiłował ich mamić. Z potyczek tych ojciec Pio wychodził zupełnie wykończony, ale zawsze zwycięski. Pewnego razu podczas wycieczki chłopcy zauważyli, że ojciec Pio jest smutny i milczący, ponieważ byli przyzwyczajeni widzieć go wesołym. I przewodzącym we wszystkich zajęciach zapytali o przyczynę tego jego frasunku. Z wyrazem cierpienia na twarzy ojciec Pio odpowiedział, że jeden z chłopców przebił mu serce, gdyż tego ranka przyjął komunię świętą z grzeszną duszą. O ludzie, straszne. Słysząc to, jeden z uczniów rzucił się z płaczem na kolana i zaczął prosić o rozgrzeszenie. Chwilę potem spowiednik i penitent odeszli trochę dalej od grupy i zatrzymali się przy jakimś murku. Po kilku minutach ojciec Pio wrócił jak zwykle uśmiechnięty i dalsza część wycieczki przebiegła w nastroju niezmąconej radości. Pięknie po prostu, no. Pomaga po prostu im. Ale aż ciekawe, jak on naprawdę miał świadomość tego, czym jest Święty Sakrament. Nigdy nie można Świętego Sakramentu przyjąć w grzechu ciężkim. Nigdy po prostu. To jest straszne, naprawdę świętokradztwo. To jest zabicie Pana Jezusa, zabicie, wydanie Go na śmierć. W ostatnich miesiącach 1916 roku rozpoczęła się wzmożona działalność apostolska ojca Pio, prowadzona na całym obszarze Garganu. Działalność ta, początkowo prowadzona po cichu, z czasem stała się potężna, niczym symfonia, aż wreszcie osiągnęła takie tony, i taką intensywność, jakie rzadko można spotkać nawet w przypadku sług Bożych. Ojciec Pio zaszczepił na tej ziemi od tysiącleci zamkniętej na resztę świata nowe życie, nową mentalność, nową siłę. Nieliczne osoby, które miały szczęście towarzyszyć mu w pierwszych latach po jego przybyciu, pozostawały pod wrażeniem intensywności działań tego człowieka i postanowiły dostosować się do tego rytmu. We wspomnieniach tych ludzi zebranych po wielu, wielu latach wyłania się nadal żywe wrażenie jego przyciągającej osobowości. Oto niektóre z tych wspomnień. Ojciec Pio towarzyszył swym uczniom w dzień i w nocy. Nadzorował ich, uczestniczył w ich modlitwach. Czuwał nieprzerwanie nad ich rozwojem duchowym. Był z nimi, kiedy odpoczywali, jeli,
ażeby ich zbytnio nie przemęczać, w refektarzu sam czytał im przypisane medytacje. To jest po prostu, jak on był zaangażowany w ten apostolat. Popatrz. To jest piękne. No. Zawsze uczestniczył w modlitwach wspólnoty. Przyjmował wielu ludzi, którzy przybywali do klasztoru, aby zasięgnąć jego rady. Doradzał tym, którzy zwrócili się do niego o pomoc listownie. Inicjował działalność charytatywną. Jeśli któryś z uczniów chorował i przebywał w infirmerii, ojciec Pio osobiście się nim opiekował. Zachęcał młode kobiety do życia pełnego modlitwy i pokuty. Założył kółko franciszkańskie. Wiele czasu poświęcił przygotowaniom do celebracji aktu Bożej ofiary i dziękczynienia. Jego dłoń ukryta w rękawie habitu nieustannie przesuwała paciorki różańca. Ujmujący uśmiech i wesołość skrywały przed ludźmi, ludzkimi oczyma wielkie próby duchowe, które od czasu do czasu nasilały się. Jego stała obecność na chórze w czasie medytacji budowała wszystkich do tego stopnia, że jeden z jego wczesnych uczniów powiedział w późniejszych latach, jego pierwszą katedrą, z której przemawiał do nas, był chór. A to jest ciekawe. Ta codzienność jego tej modlitwy, takiej skupienia pewnie, takie ogromne jego naprawdę poświęcenia się w modlitwie, ogromnego zaparcia się z siebie po prostu. To była pierwsza katedra, sobie przemawia. To jest właśnie, to jest piękna taka jest książka, życie wewnętrzne, życie duszą apostolstwa. To właśnie to życie wewnętrzne, życie Boga w nas, z Niego ma wypływać apostolat. My czasem dzisiaj myślimy, o trzeba tu orkiestrę wielką założyć, tu wszystko, fanfary, zrobimy pam, 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 pam i będzie o, pięknie i nawrócimy świat. A jeżeli nie wypływa to z wewnętrznego takiego pragnienia przypodobania się Bogu, z takiej miłości do Boga, to będzie mało warte, to będzie próżne. To jest bardzo ważna sprawa. Czasem właśnie tak mówi przecież jeden z listów apostolskich, jest przecież to napisane. Jeżeli prosicie o coś Boga, a nie otrzymujecie, to się źle modlicie. To jest bardzo ważne, co się dobrze modlić, dobrze się przygotowywać i tak, no, mieć naprawdę tutaj pokorę. Pokorę. No, piękna sprawa. Tak to dzisiaj wygląda. Dziękuję Ci. Obejrz inne odcinki. Zaraz będzie link do innych odcinków i pomódlmy się za siebie. Zdrowaś Mario. Proszę Was o modlitwę. Dziękuję za każde dobre słowo, za te piękne słowa. Piękne słowa wsparcia. Widziałem tam. Bardzo dziękuję. Salve Maria. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e